Dzień dobry, witamy serdecznie. Wczoraj i przedwczoraj to było bardzo nieodpowiedzialne z naszej strony. Zdajemy sobie sprawę, że wasza troska o nas jest ogromna, dlatego dzisiaj czapa jest, szalik jest, zupełnie inaczej się człowiek czuje. Bo chociaż w Warszawie teraz jakieś minus 6 stopni, to gdzie byście się nie pojawili, czy to będzie Śródmieście, czy to będzie Plac Konstytucji, czy będziecie pod Sejmem, na przykład dzisiaj trzymać mocno kciuki za Waszczykowskiego, żeby pięknie opowiedział o swojej dyplomacji, bo tak tam będzie to wyglądało, to wiatr będzie wiał taki, że z minus 6 zrobi się minus 10. Nie będzie to Syberia, chociaż właśnie stamtąd cały czas to zimno jeszcze u nas jest. Obozy pracy dla Ukraińców. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Poza przepiękną fotografią Jacka Kurskiego, która podobno traci jego telewizja. Grube miliony. Później powiem dlaczego. Restrykcyjne kary wyższe od wynagrodzenia. To czeka Ukraińców zatrudnianych w niektórych firmach w Polsce. Zdobyliśmy przykładowe umowy wystawiane przez dwie działające w Polsce firmy. Na ich podstawie Ukraińcy wykonują u nas pracę. Wniosek jest dramatyczny. Część osób zatrudniana jest w warunkach faktycznego wyzysku. Ich praca jest regulowana zasadami przeniesionymi wprost z pańszczyźnianych folwarków. Obozy pracy dla Ukraińców. To dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita 500+ do uszczelnienia. Nieuczciwi przedsiębiorcy mogą dostać 500+ na każde dziecko i tego nikt nie zweryfikuje. Ich dochodów nikt nie będzie weryfikował. Wszyscy rodzice, którzy prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się ryczałtem albo kartą podatkową, mogą dostać 500+ na każde dziecko, nawet gdy nie są do tego uprawnieni. Pozwala na to luka w systemie. Wczoraj prezydent i pani minister, która wypłaca 500+, chwalili się, że genialnie idzie, że dzieci się rodzi się po prostu niesamowita liczba. Natomiast okazuje się, że trochę uszczelki puszczają w tym systemie. Nie płacisz podatku, zapłacisz lekarzowi. To wyborcza dzisiejsza. Po wprowadzeniu reformy zdrowia bezpłatne leczenie nie będzie dla wszystkich Polaków. Mimo że obiecywał to minister Radziwiłł. Darmowe mają być tylko dla tych, którzy płacą w kraju podatki. Osoby nieuprawnione będą musiały płacić także za leczenie, które ratuje życie. Przegląd sportowy jeszcze. Rozwód po ludzku. Chodzi o właścicieli klubu Legia. Doszli do wstępnego kompromisu, ale w marcu ich drogi się rozejdą. Pytanie, kto kogo będzie wykupywał? I jeszcze został nam fakt, jeśli pozwolicie, pierwsza jego strona. 14-letni syn oprawcy strzelał do ojca jak do tarczy. Ileż ten chłopiec musiał wycierpieć przez ojca, latami poniżany i bity, okrutnie karany za drobiazgi, tresowany na twardziela. Mikołaj, lat 14, wpakował w głowę i tułów ojca 5 kul. Wyniki sekcji zwłok emerytowanego podpułkownika to jest dowód na to, jak przemoc rodzi przemoc i do czego zdolne jest zniszczone psychicznie przez rodzica dziecko. Jeden z tematów, który dzisiaj pojawia się w prasie. Zdarza się wam, widzom naszym drogim, że pytacie, a jak to u was wygląda? Ależ bardzo proszę. U nas to wygląda tak, że można na przykład temu gościowi głowę obciąć w sekundę. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Witam. I zobacz, on sobie siedzi w ciepełku. Zdrowiam. I wie, wszystko jest normalnie. Jak to wygląda tutaj u ciebie? No, tak będzie. Musimy tak dzisiaj na siebie uważać, bo właśnie ten nasz pierwszy gość nazywa się Marek Konkolewski. Może kojarzycie pana Marka jako policjanta, który tresował wszystkich za kierownicą. Marek Konkolewski teraz rządzi wszystkimi fotoradarami w Polsce. Będzie okazja z nim porozmawiać i zdać egzamin, mam nadzieję, na prawo jazdy. Tylko chcielibyśmy jeszcze z panem Krzysztofem przy okazji, swoją drogą, przydałoby się tutaj trochę popracować. Ale mamy na to sposób. Myjnia bezdotykowa poproszę, dobrze? Dobrze, już szybko. Uwaga, 3-4 start. Poczekaj, no. To tak miała być pogoda najpierw. A pogoda zaraz. Dobrze. Poszło? Myjnia bezdotykowa. No to proszę, proszę. Idzie. Dobry, witamy. To jest nasze mobilne studio, ale jesteśmy już tutaj wszyscy. Jeszcze sprawdźmy sobie pogodę, a później sytuację na drogach. Jeśli chodzi o nią, pogodę znaczy, będzie trochę jaśniej.
i w Suwałkach, i w Białymstoku wreszcie wyjdzie słońce po kilku dniach nieświecenia w Katowicach, w Krakowie, we Wrocławiu, także w Bielsku-Białej, gdzie dzisiaj po południu się spotkamy i pogadamy sobie o tym, jak się robi, będąc młodym człowiekiem, biznes w Polsce. W Szczecinie się rozjaśni i w Gdańsku, ale na termometrach prawie wszędzie dosyć nisko. Minus 6 w Białymstoku, minus 5 w Suwałkach, podobnie w Olsztynie, w Bydgoszczy, w Toruniu minus 5 stopni. W Katowicach około minus 1, w Zakopanem, to jest ta inwersja, plus 1 stopień. I to jest jedyne miasto w Polsce dzisiaj, jedyny region, jedyna okolica, gdzie na termometrach właśnie będzie powyżej zera. Co do sytuacji drogowej, Wrocław, Warszawa i Łódź na dzień dobry. Sprawdźmy, co nas czeka za chwilę, kiedy sobie ruszymy w miasta. Najpierw te trzy, a później dokładać będziemy kolejne. Automapa i krokometr.pl codziennie rano u nas. Z Trzebnicy do centrum Wrocławia 45 minut. Z Brzegu Dolnego 70. Z Wróblowic 49. Z Kątów Wrocławskich około 44, a z Siechnic 38 minut. Teraz Wrocław, Warszawa. Tutaj u nas, jak sami widzicie teraz akurat na Placu Konstytucji, w ogóle jest cisza i spokój, nic się nie dzieje, ale żeby dojechać z południa, z Piaseczna powiedzmy, 53 minuty, z Kabat 36, z Konstancina 51, z Otwocka 57, z Marek 51 i z Pruszkowa też około 51 minut. A w Łodzi, szanowni widzowie nasi, Onetranowi, ze Zgierza 22, z Aleksandrowa Łódzkiego 24 minuty, z Konstantynowa 22, ze Rzeszowa 30, z Brzezin około 37 minut. Na razie to wszystko odkładamy i zabieramy się za spotkanie z widzami naszymi już na dobre. Dzisiaj u nas człowiek, który był taką postacią, która polskiej policji, szczególnie tej drogowej, robiła dobrze, kiedy opowiadał o tym, jak bezpiecznie powinno się jeździć po drogach. I przyznał mi się dzisiaj, kiedy się spotkaliśmy z Markiem Konkolewskim, że to będzie moment, w którym on zrobi nam egzamin. Także Krzysiek, dzisiaj musimy uważać wyjątkowo na wszystko dosłownie. Czyli nie będziesz przejeżdżał na żółtym? Nie, na żółtym nie, na czerwonym nie będę przejeżdżał wyjątkowo, bo nam się to oczywiście zdarza krok po kroku, żartujemy. Ale pan Marek został teraz szefem wszystkich polskich fotoradarów. Być może widzieliście, opowiadaliśmy o tym ostatnio, że fotoradary, choć do niedawna były zasłonięte takimi czarnymi szmatami, foliami i tak dalej, bo prawo nie pozwalało, żeby miasta kosiły nas za przekroczenie prędkości albo właśnie wjazd na skrzyżowanie na żółtym, to teraz dogadali się, umowy podpisali, przynajmniej tu w Warszawie od mniej więcej 2 tygodni. Wszystko działa tak, jak działało do tej pory. Wszystko jest popodłączane w jeden duży system, no i Konkolewski będzie miał czym rządzić. Natomiast to jest gaduła niesamowity, więc gdyby się okazało, że jest godzina 9, wy czekacie w domu, chcecie wyjść, ale nie ma jak, no bo facet nie przerywa, zacznijcie pisać do nas jeszcze mocniej, zacznijcie dzwonić na 112, zacznijcie dzwonić na 997, wyślemy po niego radiowóz po prostu, zatrzymamy się w odpowiednim miejscu i jakoś sprawę załatwimy. A całkiem poważnie, posłuchajcie tej rozmowy, bo szykuje się trochę zmian w całym tym systemie, tak żebyście i portfele mieli całe, i żeby wasza droga do pracy była mniej stresująca, i żeby generalnie na drodze wszystkim nam żyło się lepiej. Później u nas pojawi się Stanisław Koziej, generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, człowiek, który ostatnio jakoś nie miał okazji komentować całej tej sytuacji wokół polskiej armii, a zobaczcie, co się zdarzyło z Misiewiczem. Niby na urlopie, niby tropi cały czas dezinformacje, fake newsy, jak to młodzież dzisiaj mówi, a on do niej się zalicza jak najbardziej. Okazuje się, że będzie prokuratura wyjaśniała, czy miał prawo młody Misiewicz pod nadzorem swojego pryncypała Antoniego Macierewicza wejść do biurowca NATO w Warszawie nocą i posprawdzać różne rzeczy. Ale że taka prokuratura robi takie rzeczy? Dajcie spokój, ten facet i tak ma tyle stresów, że on zaczyna siwieć w wieku 20 paru lat. No, to jest pierwszy 20-parolatek w Polsce, który ma siwe włosy. Naprawdę, zacznijmy go oszczędzać, bo jak Misiewicz wróci z urlopu i się okaże, że już w MON-ie nie pracuje, to będzie dramat. Teraz w ogóle nawet nie wiem, gdzie się tu zatrzymać, żeby nam mandatu nie wystawił Krzysiek, ale jakoś spróbujemy, co? No, może on w ZDM i na pół etatu nie pracuje. Marek Konkolewski. Tak, no chyba jest. Nie, on zawsze telefony, te rzeczy wyjmuje, pewnie druczek mandatów teraz, to my sobie też popatrzymy w telefon. Podajcie dalej, jeśli oglądacie teraz Onet Rano, znajomym przyjaciołom. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Ukłony. Panu też dzień dobry. Witam. No, może zapiąć pasy bezpieczeństwa. Proszę zapiąć pasy bezpieczeństwa. Będę się czuł pewnie. Panie Marku, tylko jeszcze jedną rzecz podam dalej. Proszę. Dobrze, żeby nas widzowie sobie oglądali w liczbie większej niż zwykle, ale czy drzwi zamknięte? Zamknięte. Myślę, że... Stresuję się trochę, no bo... Ja bardziej.
Bardziej pan? Tak. Ale co, jeszcze regulacja? Może jeszcze lusterko wyregulować, czy nie? Nie, to panu lusterko. A pan, ale posprawdza pan tu wszystko, czy jest okej, okay, czy nie? Wszystko okej. Okay. Dobrze. Oddaję swój los pana ręce. Nie lubią tego nasi goście. Zawsze chcą siedzieć po drugiej stronie. Znaczy wie pan, ja myślę, że nie będę szukał w podłodze pedału hamulca. To jest taki syndrom zdenerwowanego pasażera. Albo rączka, albo pedał hamulca. A tu hamulca nie ma. Nie ma. Jest bezpiecznie i wiem, że pan może zrobić ze mną wszystko. Nawet mimo, że nie pracujesz pan w policji, to ma jakiś mandacik, by się przydał czasami. Nie, nie, ale pana życzenie jest dla mnie rozkazem. Dobrze. Jest pan szefem wszystkich polskich fotoradarów. Jest pan, znaczy jeszcze nie, ale będzie pan pewnie jednym z najbardziej znienawidzonych ludzi w Polsce. No. Po co to panu? Wie pan, miarą sukcesu jest to, ilu masz wrogów. Ja pracując w policji drogowej także doświadczałem wielokrotnie takich zmasowanych ataków hejterów. Pamiętam tą głośną sprawę rzekomej mojej wpadki w telewizji publicznej, że byłem pijany w studiu, gdy dmuchałem w alkomat. A więc ja jestem naprawdę przyzwyczajony do takich... Nie. Ale wszyscy jesteśmy trzeźwi, czuję. W tym zegarku mam teraz taki gadżet Jamesa Bonda i wiem, że wszyscy są trzeźwi. A tak na poważnie, wie pan, ja naprawdę jestem przyzwyczajony i odporny na tego typu ataki. Z jednej strony to jest przykre, dlatego że ja z natury staram się być człowiekiem uczciwym, który tak w sposób taki naprawdę obiektywny podchodzi do każdej oceny, której dokonuje. Natomiast, no Boże, no zdarza się. No, są tacy, którzy człowieka nie lubią, nie cenią, a mają takie prawo. No. Lubię konstruktywną krytykę. Rozumiem, ale dzisiaj może się zmieniło. Może Canard, firma, w której pan będzie teraz pracował, zrobiła takie badanie, że Polacy na początku, kiedy tych fotoradarów było w cholerę, to się, a szczególnie były jeszcze szare, gdzieś tam sobie stały w miejscach, co do których mieliśmy wątpliwości, wtedy hejt był duży. Ale później one pojawiały się w takich miejscach, które po pierwsze były jasne, że tam są wypadki, po drugie były znaki informujące, że będzie, więc może zmieniliśmy do nich podejście. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Na początku, gdy były stawiane pierwsze w Polsce fotoradary, no to było tak, jak pan mówił. Mhm. Był frontalny atak na cały system. Ludzie po prostu lekceważyli te fotoradary. Padały takie określenia, że są to urządzenia, maszynki do zarabiania pieniędzy. A to nieprawda. No, ale w przypadku gmin zdarzało się, panie Marku, tak, że strażnicy gminni ze swoją skrzyneczką siedzieli w krzakach i kasowali kasę. No. Wie pan, to takie zachowania też mi się nie podobały. Mnie też to irytowało, denerwowało, jak słyszałem, ponieważ sam kilka razy widziałem sytuację, w której no, ktoś tam siedział w samochodzie, w oddali był schowany jakiś tam fotoradar, mm-hmm, gdzieś tam w śmietniku i to był klasyczny przykład takiej maszynki do zarabiania pieniędzy. W Inspekcji Transportu Drogowego takich działań nie ma. Działamy transparentnie, a więc wszystkie maszty, wszystkie urządzenia rejestrujące są te, które działają, są poprzedzone ustawionym znakiem D51, a więc mhm, automatyczna kontrola prędkości. Panie Jarku, tak, chodził pan do szkoły. Oczywiście. Jeżeli ktoś ściąga w klasie, w trakcie sprawdzianu klasówki, dostaje co? Pałę. Jak no, albo pouczenie. Nie, ale nie albo, zawsze to jest od razu pała. Czasem to jest podejście. Pan, jak mnie złapała zawsze nauczycielka, zawsze dostawałam lufę i była krótka piłka. Byłem pewny, że nie widzi, robiłem się czerwony. Były jakieś tam symptomy tego, że zawsze mnie złapała. Okej. Okay. W tej chwili, jak jedziemy samochodem, mhm, jeżeli widzimy znak D51, automatyczna kontrola prędkości, jest to ściąga. Jest to ściąga, z której trzeba korzystać. A więc, mówiąc zwykłym, prostym językiem, każde urządzenie służące do mierzenia prędkości jadących mhm, samochodów jest poprzedzone ściągą w postaci znaku automatyczna kontrola prędkości. A więc tutaj takie zarzuty w stosunku do Inspekcji Transportu Drogowego, w stosunku do Canardu nie mogą padać, dlatego że te urządzenia są widoczne, żółte, no i można mówić o pełnej takiej transparentności. Ale przyzna pan, że ostatnio, jak one były tak pięknie oblepione tymi taśmami czarnymi, ludzie myśleli sobie, nareszcie wolność. A co pan myślał? Też pan myślał, nie, akurat w tych samych miejscach mam na Puławskiej, taki przy przejściu dla pieszych, tam rzeczywiście jest dosyć niebezpiecznie, więc ja go rozumiem, że on tam jest. Natomiast cały czas się zastanawiam, bo jak fotoradar jest przede mną, ja jadę i on mnie łapie z przodu,
No mam jakieś takie poczucie, że on to robi dobrze. Natomiast jak mnie łapie z tyłu, to nie jestem przekonany, że to jest zgodne. Ale, już chyba ludzie dojrzeli do tego, wiedzą, że może zrobić z przodu, może zrobić z tyłu ale zdjęcie. Z tyłu naprawdę system też pokazuje, że jest przekroczona prędkość. Tak, ale pan fajną rzecz powiedział. Te oklejone czarną folią fotoradary. Wie pan, wolność, ale wie pan co, ja na początku też nie dowierzałem, że te fotoradary nie robią zdjęć. Mhm. Jeszcze jak pracując jako egzaminator państwowy w WORD-zie, codziennie pokonywałem trasy, jadąc Wisłostradą i na wysokości Wybrzeża Gdyńskiego był ten taki zaklejony fotoradar. To było takie jedyne miejsce w Warszawie, gdzie kierowcy naprawdę celebrowali prędkość. Jechali 30-40 km, a więc poniżej progu dozwolonego. I nagle ten fotoradar został zaklejony czarną taśmą, ale było takie badanie przeciwnika. Nikt nie wierzył, nie dowierzał, że to urządzenie nie robi zdjęć. I pomimo tego, że było zaklejone, kierowcy jeździli wolniej, także z przyzwyczajenia. I teraz nagle folii czarnej nie ma. I co? No i teraz jest w ogóle totalna panika. I dobrze, bo to służy poprawie bezpieczeństwa. Zdejmujemy nogę z pedału przyspieszenia, jeździmy wolniej. Wie pan co? Ja panu powiem zupełnie szczerze. Zupełnie szczerze. Jak nie to dlatego, pan, no? ale zupełnie szczerze. Tak jeżeli to urządzenie, jeżeli te urządzenia nie będą zarabiać w cudzysłowie pieniędzy, nie będą robić zdjęć, to jest wartość dodana, to jest nasz wspólny sukces. Bo będzie mniej wypadków, mniej tragedii. I o to w tym wszystkim chodzi. Ja byłem, jestem i będę przeciwnikiem tak zwanych maszynek do zarabiania pieniędzy, bo z takim określeniem ja po prostu nie mogę się zgodzić. I mówię to zupełnie szczerze. Jak wy wybieracie miejsca, w których one już stoją, to wiemy, ale będą stały? Będzie dokonywana analiza stanu bezpieczeństwa. Współpracujemy z Polską Policją Drogową, a więc liczba wypadków, kolizji, natężenie ruchu, a więc dane dotyczące pomiarów, natężenia ruchu, ale także opinie społeczności lokalnej. Mhm. Wie pan, fajna sprawa na przykład, wracając do tej Warszawy, 21 grudnia 2016 roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego podpisał porozumienie z warszawskim ratuszem, porozumienie o użyczeniu na okres 3 lat, wstępnie na okres 3 lat, 24 urządzeń rejestrujących i 27 konstrukcji tych takich typu maszty. No i myślę, że... Przejęliście je od miasta po prostu. Tak, wy od miasta. Tak, i one są do naszego użytku i myślę, że w pierwszym kwartale tego roku większość tych urządzeń będzie już po prostu działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Panie Marku, a które jeszcze nie działają? A wystarczy wejść sobie na mapę, na stronę oficjalną CANARD-u. Ale bo zdjęliście szmaty czy te folie wszędzie, ale czy wszystkie już działają, czy nie? A będą znaki D51. W obecnym stanie prawnym te miejsca muszą być oznaczone, ale nie ma takiego obowiązku, jeżeli chodzi o urządzenia, które rejestrują przejazdy na czerwonym świetle na skrzyżowaniach. Takich zestawów jest już 20 w Polsce, ale też można wystarczy wejść tylko na stronę internetową, oficjalną stronę CANARD-u i tam jest mapa, gdzie są fotoradary, gdzie są urządzenia, które rejestrują przejazd na czerwonym świetle, gdzie są odcinkowe pomiary prędkości, właśnie, bo to jest też fajna sprawa. Ja dzisiaj mam przed sobą drogę do Bielska-Białej i zdaje się, że tam gdzieś on jest i to... To fajnie działa, te odcinkowe pomiary prędkości? Klik. Wchodzimy na stronę CANARD-u, patrzymy, czy na tej drodze jest odcinkowy pomiar prędkości, ale nie jeździmy pod publikę, panie Arku. Nie, broń Boże! Bo jeszcze pan nagle pan spojrzy, a kierunkowskaz trzeba włączyć. Dobrze. 1-0 dla mnie. Krzysiek, gratuj po prostu. 1-0 dla mnie, zmieniamy kierunek jazdy. Dobrze, może mnie pan egzaminować, nie? A to jest łatwe zadanie, być egzaminatorem swoją drogą? A wie pan co? Ja siedzę na gorącym fotelu Big Brothera. No pan zobaczy, pan w tej chwili siedzi w komfortowej pozycji. Ale w ogóle... sprzęgło, gaz, tak, hamulec. Ale ręce na kierownicy okej, czy nie? Tak, tak, dobra. Za 10 druga. Klasa. Dobra. Ale wie pan, egzaminowanie wymaga dużej koncentracji. Mhm. Ja w trakcie egzaminu w ogóle nie rozmawiam. Tak jak w tej chwili jestem gadułą i rozmawiam. Jak to pan. Ale w trakcie egzaminu by pan mnie nie poznał. Jestem bardzo skupiony. Kompletnie się nie odzywam. Ja muszę myśleć, przygrywać, analizować. Migacz może być, wiem o co chodzi. Muszę myśleć i przewidywać zachowanie innych uczestników ruchu, bo egzaminator jest współprowadzącym pojazd. I niech pan mi wierzy, że siedząc na fotelu współprowadzącego jako egzaminator albo jako instruktor, ja mam tylko pedał hamulca i pedał sprzęgła. W sytuacji, gdy młody, zestresowany człowiek nagle wpadnie w poślizg, no to co jestem w stanie zrobić w takiej pozycji? Nic.
Nic. Nic, ale no bo hamować też nie zawsze jest to sens. Pan, ale mamy, ale panie Jarku, mamy taki sposób, jeżeli widzimy, że ktoś na przykład jeździ nerwowo, tak, jest bardzo śliska i widzimy taką sytuację, że osoba w ostatnim momencie często naciska na pedał hamulca, gdy zaświeci się światło żółte i można od razu domniemywać, że samochód może wpaść w poślizg, to każdy egzaminator robi tak. Zimą zakładamy takie grube buty i podkładam swoją nogę pod pedał hamulca, że w przypadku, gdy ta osoba będzie chciała depnąć na żółtym świetle nagle, to ten pedał hamulca jest blokowany, żeby po prostu samochód nie wpadł w poślizg. I czasami ta stopa jest po prostu cała opuchnięta. A pan ma jakieś mandaty na swoim koncie? Zapłaciłem raz kiedyś. Ale za prędkość? Nie, na pewno. Nie, wie pan, zapłaciłem kiedyś jeden mandat. Ja się nie wstydzę tego, no wysoki mandat w wysokości 500 zł. Natomiast wie pan, jestem też pełnoprawnym uczestnikiem i 500 zł to za 40 karnych. Na godzinę więcej. A to nie za prędkość, to nie za prędkość. Natomiast ja nie będę mówił, panie Jarku, nie będę tłumaczył się tak jak większość, że byłem niewinny. Ale niech pan mi wierzy, że akurat pan, w tym przypadku miałem czyste ręce, ale po prostu... Przejechał pan na czerwonym. Nie. 500 zł. A to już jest dawno nieprawda. Nie no, to przedawniła się sprawa, znaczy. Zapłaciłem. Zapłaciłem. Panie Marku, tych urządzeń będzie więcej? To znaczy, jest planowany zakup kolejnych urządzeń, ale także modernizacja tych, które są w tej chwili wykorzystywane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Ale powiem panu w ten sposób. No w tej chwili Canard ma do dyspozycji około 400 urządzeń, tak? Długość sieci drogowej w Polsce, jeżeli chodzi o drogi publiczne, wynosi ponad 400 tysięcy kilometrów. 400 tysięcy dzielimy na 400, to wychodzi co? Że średnio co 1000 kilometrów jest ustawiony jeden fotoradar. A więc czy to dużo? No, myślę, że to jest kropla w morzu potrzeb. A więc myślę, że ci, którzy tak narzekają na te urządzenia, to się mylą, bo ich jest po prostu zdecydowanie za mało. Ale to jest tak, że wy jak zarobicie pieniądze na tym, to będziecie mogli je wydawać na własne potrzeby? Czy to trafia do jakiegoś centralnego systemu? Panie Jarku, jesteśmy instytucją państwową. Mhm. Canard jest jednostką Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Działamy w resorcie infrastruktury i budownictwa. Są to dochody Skarbu Państwa. Więc tutaj dzisiaj bardzo potrzebne. Więc proszę się liczyć z tym, że przyjdzie Morawiecki i powie Konkolewski Panie Jarku, jedno życie, które jest utracone w wyniku wypadku drogowego, to średni koszt około 1 000 000 zł. Osoba ciężko ranna i tak dalej, i tak dalej. To są pieniądze, wydatki rzędu od 20 do 100 tysięcy złotych. Jeżeli tych wypadków drogowych będzie zdecydowanie mniej, to są realne oszczędności. Czyli wy nie jesteście od tego, żeby budżetowi pomagać. Wie pan, ja jestem tego zdania, że jeżeli tych wypadków drogowych będzie mniej tragedii na polskich drogach, to będą oszczędności, które dadzą także szansę ludziom, którzy mają w tej chwili 60, 70, 80, 90 lat, ludziom, którzy przeżyli traumatyczne czasy, tragiczne czasy, chyba koszmarne czasy II wojny światowej, okresu totalitaryzmu, komuny i tak dalej, na godną służbę zdrowia. Patrzmy na to w tych kategoriach. Mniej wypadków drogowych, mniej kolizji, większe oszczędności, większe szanse na godną służbę zdrowia, lepszą służbę zdrowia. Panie Marku, tylko że to jest tak, sam pan powiedział, te pieniądze nie są znaczone, że one są z Canardu. One będą wpadały do jednego wora, więc tak naprawdę nie będzie wiadomo, czy to akurat te z fotoradarów ratują komuś życie. No tak, ale wie pan, to już nie można bawić się w taki już dokładny fiskalizm, tak? Natomiast twierdzę, że, no wie pan... Zdarzenie drogowe generuje koszty. To nie tylko koszty związane z pracą służb, ale koszty związane z wypłatą odszkodowań, rent, koszty związane z leczeniem, rehabilitacją. No, patrząc po samochodach MON-u, to tak naprawdę koszty klepania tego wszystkiego, wie pan. No. O, w ten sposób. Ale widzi pan, panie Marku, jest prosta sytuacja. No. Ja jestem prostym kierowcą. Zawczasu wyraźnie sygnalizujemy zamiar zmiany kierunku jazdy. Skręcamy w lewo? Tak. 2-0 dla mnie. 2-0 dla Jezus Maria. Pan mi o fotoradarach. Sam sobie po prostu go to zaprosiliśmy. Nie no, jeżeli jesteśmy na lewym pasie, jest strzałka kierunkowa. No, ale nie mogę pojechać nigdzie indziej, to wiadomo, że skręcę. A można jechać prosto? Nie, stoją z tego pasa. A gdyby pan pojechał mi na egzaminie prosto, to już bym panu przerwał egzamin. No właśnie, dlatego wiadomo, że skręcę w lewo, to po co mam włączać tutaj jeszcze? Fizycznie dałoby się, no. Jezu! Panie Marku, ja jestem prostym kierowcą, ale borowcy powinni już umieć
jeździć, nie? Żandarmeria wojskowa powinna umieć jeździć. Ale ja nie jestem chłopczycem, nie jestem Kajtanowiczem, jestem Marekiem Koleski, jestem tak ale jak pan... Ale przed czerwonym hamujemy, prawda, czy nie? Oczywiście. No ja jestem tak jak pan Jarosław Kuźniar. Zwykłym, prostym, uczciwym, odpowiedzialnym kierowcą. Ja też zapłaciłem kilka mandatów za 500 zł. No. To niech pan się podzieli swoją historią. A bo to są te 500 zł, co to... Właśnie, bo czy to się zmieni, czy nie? Że wysyłacie do mnie te listy wszystkie i mówicie... I pan je odbiera. Ja odbieram i płacę. Tak, ale odbieram i jest napisane, przyznaj się albo nie. Bo cały czas ta zasada, że jak ja powiem, że nie wiem, kto tym prowadził, wezmę na siebie większy mandat, ale nie będę brał punktów, będzie działała jeszcze, tak? Znaczy, w obecnym stanie prawnym tak to wygląda. Natomiast wie pan, z drugiej strony... Osoba czasami ma prawo w cudzysłowie zasłaniać się niewiedzą, no bo jeżeli takie nie, taka ja informacja powiem panu, przychodzi... Nie, ja powiem panu, że nie przypominam. Znaczy wie pan, szczerze, u mnie w domu, gdy pan mnie zapytał, czy to kierowała żona, czy też ja, i gdyby taka informacja przyszła, nie wiem, po kilku miesiącach, to sprawa była prosta. Każdy wie, kto w danym czasie kierował samochodem i... Natomiast wie pan, to jest taki czarny scenariusz. Nie, jeździmy zgodnie z przepisami, tak jak pan Jarosław, włączajmy kierunkowskazy. Nie, tylko dlatego, że mi Konkolewski każe. No, ale wie pan rozprasza tu wszystkich. Wszyscy na pana patrzą. Gdzie? Tutaj patrzę, niektórzy kiwają. Tutaj jedzie nasz gwiazdor, nasz telewizyjny, przepraszam za takie określenie, celebryta. I wie pan, i pan w moim, według mnie, wprowadza taki troszeczkę... Co, zagrożenie wprowadzam, tak? No, że rozkojarzam dlatego ja muszę tutaj pana pilnować. Oczywiście, muszę bardzo dziękuję. W każdym momencie muszę tutaj chwycić za kierownicę, panu pomóc, no bo pan jeszcze pomacha komuś. No. Nie, już się nauczyłem tego, że właśnie goście się boją, widzowie patrzą w ogóle na to, czy, a czasem tak się zdarzy, bo każdemu się zdarza przejechać gdzieś na żółtym na przykład, prawda? No, pewnie, a żółte trwa 3 sekundy. No właśnie. I jest taka sytuacja jak ta teraz na przykład. Okay. Ja sobie jadę, widzę żółte i cały czas myślę sobie tak, pokazał to Krzysiek, że jest żółte, czy nie? Bo jak nie pokazał, no to kurczę zdążę. Czasami ale to jest fajna tak sprawa, zdarzyło. Bo gdyby coś tam było tak nie tak, to zawsze jest jakiś dowód, niestety. Że przepraszam, że to była ta, że to nie było to późne pomarańczowe, czy też wczesne pomarańczowe. No. A wczesne jest mniej bolesne? Można jakoś się wytłumaczyć z wczesnego, czy nie? No skoro sygnał żółty jest wyświetlany przez 3 sekundy, jadąc prędkością 50 km na godzinę, w ciągu jednej sekundy pokonujemy odległość 14 metrów, 14 razy 3, Boże, jak jestem mądry z matematyki, to jest 42 metry. To samochód kula się przez te 42 czyli metry. Czasem, czyli szczególnie teraz, jak jest tak ślisko na drodze, czasem lepiej przejechać. Ale oczywiście, no wie pan, ale teraz mówiąc bardziej na poważnie, że jeżeli jadę z prędkością 50-60 na godzinę, a z tyłu jedzie za mną rozpędzony autobus komunikacji miejskiej, nagle zaświeci się żółte światło, jestem w odległości 10-15 metrów przed sygnalizatorem, no to przejeżdżam. W żadnym wypadku nie mogę hamować, bo po pierwsze droga zatrzymania autobusu jest 2-3-krotnie dłuższa, a może stać jakieś dziecko, jakaś starsza osoba w tym autobusie i z impetem po prostu zostanie pchnięta do przodu i możemy zrobić komuś krzywdę. Trzeba patrzeć przed, z boku i co się dzieje za. Jezus. Ale fajnie pan jeździ. Na razie 2-0 do mnie, ale wie pan, no, ale to tylko te głupie migacze. Ale fajnie. Bardzo panu dziękuję. Fajnie, panie Marku, się czuję, jakbym zdał znowu egzamin. Ale pan powie jeszcze jedną rzecz. Tak. Jesteśmy za fotoradarami, tak szczerze. Tak, w jakimś sensie tak. No, patrząc na ten mój ulubiony punkt Puławskiej, to tam jest bardzo niebezpiecznie. I widzę, jak się kierowcy zachowują, kiedy szmata zniknęła, a jak się zachowywali, kiedy jej nie było. Tam jest ograniczenie do 50-40 mniej więcej i po prostu jak nie było, no to wszyscy szaleli. Super. A teraz jakoś tak pokorni wszyscy. No. I tej wersji się trzymajmy. Panie Jarku, zdał pan egzamin. Nie było przyczyny, która dała mi powód do przerwania egzaminu. Natomiast jest jeden problem, który sami sprowokowaliśmy. Generał Koziej pana wygania, ale proszę się mu nie dać jeszcze. Strona Canardu padła przy okazji naszej rozmowy. Przepraszam. O ludzie. Zmasowany atak hakerów. Internautów, to prawda. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego lepszego. Szerokości. Dziękujemy. Dzięki.